25 lat! 25 lat, rozumiesz? Myśmy się znali z Gregiem od lat 80. Umawiamy się, 20%. Dla mnie brzmi świetnie. Zaczął nam naliczać jakiś fikcyjny dług. Wisicie mi 15 tysięcy dolców. Fakturkę muszę rozliczyć teraz. Przyjeżdżał do nas z Rosjanami. Rozumiecie teraz, że musicie oddać cały dług? Z odsetkami? Za tydzień kolejna rata. My chcieliśmy go zastraszyć, ale nie zabić. Rozumiesz, że kończyłeś współpracę? Zapierdolę was. Co było dalej? Nie pamiętam. Nie pamiętać? Że nie pamięta, jak się miał u stole z miesiąc temu, ale nie to. Doprowadzeni do ostateczności. Zabijają prześladowców. Oskarżeni otrzymują wyrok po 25 lat pozbawienia wolności każdy. Dobrze wiem, co zrobiłem i chcę zapłacić mój dług. Oh, 148! Tu każdy wypierdoli się bez mydła. No szybko, kurwa! No szybciej! Żeby przeżyć, nie możesz ufać nikomu. Jesteśmy tutaj po to, żeby cię chronić. Co to jest, kurwa, za poczucie? To niesprawiedliwe, Sławek. Jak się ma kogoś na wolności, to żyjesz tylko od widzenia do widzenia. Przetrwamy to razem. Nie marnij sobie życia ze mną. Ja nie wiem, kim będę, jak stąd wyjdę. Współczuję ci, że masz te same 25 lat, co nie jeden z wyroli, skurwiele. Jesteśmy tacy sami. Tak ci się tylko wydaje. Panie prezydencie, czekamy na pana. Kiedy daj mi kartkę i długopis. Ewa. Sławek. Dlaczego niby taka lala miałaby ci pomóc? Czy mam rację wyciągnie? Jest szansa na ułaskawienie przez prezydenta. Jutro krzyczy do nas siema, dzisiaj wali nas po mordzie. Wczoraj to historia, tak jak za szerokie spodnie. Teraz jedno, co się liczy, to żyć samym sobą w zgodzie. I w nasze życiorysy już pisały się spokojnie. Dzisiaj na jutro pewnie czekam bez strachu. Witam mnie świt, witam go na luzaku. Radości, łzy i smutku pół na pół. Cały czas życiu stawiam czoła bez strachu.